Cześć, sympatyczni, kochani, moi goście, często urządzający tutaj na moim kanale, barwy zdrowia Janusz Dobrowski, ale witam też serdecznie oczywiście wszystkich tych, którzy po raz pierwszy do mnie tutaj zawitali. Wiecie, ci stali bywalcy, wiecie, co mi w duszy gra, czym się zajmuję, czym poświęcony jest kanał. A więc, yy, kanał, który przede wszystkim gromadzi wiedzę, ale też propaguje zdrowie, sprawność i wszelkie działania służące do tego. Tylko, że żeby mieć to zdrowie, tę sprawność psychofizyczną, to trzeba mieć po prostu wiedzę. Jak się ma wiedzę, informacje, to można podejmować decyzji. Nie podjęcie decyzji to też jest podjęcie decyzji, i tak dalej. A więc na tym kanale mówię o odżywianiu, o suplementacji. To jest dla mnie nieodzowna sprawa. Ja od 20 ponad 5 lat to robię systematycznie. To, jest, to są pola elektromagnetyczne, które z jednej strony wywierają na nas skutek bardzo destrukcyjny, ale z drugiej strony, i dlatego właśnie dzisiaj też zachodzi potrzeba absolutna potrzeba, o czym mało kto wie suplementacji polami magnetycznymi, kompatybilnymi w stosunku do naszego organizmu. Czyli dożywiania organizmu polami magnetycznymi, które regulują wszystkie nasze procesy, które sterują tymi procesami, i tak dalej, i tak dalej. Ja zdaję z tego sprawę, słuchajcie, że to może być takie obrazy burcze, jakie tam pola magnetyczne, i tak dalej. W audycji dotyczącej apelu, pewnego szczególnego apelu do rządów państwa, w zasadzie dwóch apeli. W sprawie ochrony ekosystemu elektromagnetycznego Powiedziałam wam taką pewną historię, kiedy kiedyś w 2017 roku zaatakował mnie pewien, pewien pan profesor, yy, który powiedział, że to bzdura, żadne pola tam magnetyczne nie oddziałują, nie mają właściwości terapeutycznych i tak dalej. Nie chcę do tego wracać, to nie ma sensu. Powtarzać kilka razy tych samych historii, ale to świadczy o tym, o jakim, jak jest straszliwa niewiedza na ten temat. I to u ludzi, którzy powinni mieć wiedzę, powinni, a oni się zamykają tej swojej tylko wiedzy i komple kompletnie, jak słuchajcie, jak koń z klapkami, oni tylko widzą, widzą to, co, czym się zajmują. Reszta nie istnieje, reszta nie istnieje dlatego ja no, mam widocznie taką ideę fix, nie wiem, może to jest plan mojej duszy, żeby po prostu przekazywać wiedzę, którą otrzymuję, którą otrzymałem, którą dalej otrzymuję. Um, nie jest to widocznie przypadek żadny, znaczy ja nie wierzę w ogóle w przypadki, przepraszam, woda, czysta woda. wzmacnianie organizmu przepłukiwanie Dobrze, więc nie wierzę w przypadki. Widocznie mam to robić i koniec kropka. O czym dzisiaj? Temat może wydać kontrowersyjny, foliarski wręcz. Nie uciekam od tych tematów. Uwielbiam mieszać w tym wiecie, w tym mrowisku ludzkim. Oczywiście mrów grek nie ruszamy i widzę wówczas, jakie są po prostu często reakcje różnych ludzi. Co pan za opowiada? Czegoś takiego nie ma. Ja nie, nigdy o tym nie słyszałem. No, aha, aha, aha. E, szczyt tego e egocentyzmu. On o tym nie słyszał, więc to nie istnieje. Okej, okay, w porządku. Niech, niech mu tam będzie. I Ciebie, człowieku, i sprawa załatwiona. Nie kompromituj się. Dobrze. To, że my nie wiemy, bo każdy z nas, słuchajcie, jest w mniejszym lub większym stopniu ignorantem. Włącznie ze mną. Wielu rzeczy nie wiem, nie mam pojęcia o wielu rzeczach, o zjawiskach, ale nie mówię od razu, czy to człowieku bzdury pleciesz. Najwyżej powiem, kurczę, pierwszy raz o tym słyszę. Możesz rozwinąć ten temat? Chętnie się dowiem, chętnie się nauczę. Ja bardzo chętnie poznaję różne rzeczy. Przecież po to jesteśmy na tym świecie, żeby poznawać, żeby się uczyć. Człowiek ma być istotą, proaktywną, a nie reaktywną. A więc nie mamy tylko siedzieć na, na tych swoich four liters, jak to ja mówię, czterech literach, i reagować ewentualnie na to, co się stanie, tylko być istotą proaktywną, tworzącą, a po prostu stwarzającą, i tak dalej, i tak dalej. A więc do tego mamy również poznawać świat. Po to dostaliśmy mózgi, po to dostaliśmy intuicję i tak dalej, żeby poznawać wszystkie zjawiska, uczyć się. To rozwija mózg, oprócz tego. A nie idziemy ciągle, ma być w ruchu, tak jak nasze ciało musi się ruszać, mamy uprawiać jakieś umiarkowane formy sportu, poruszać się i tak dalej. Tak samo mamy dbać o nasze wnętrze, o nasze mózgi, po prostu rozwijać. Chcesz czy te książki, rozwiązywać krzyżówki, ucz się, sięgaj gdzieś po różne historie, ale się ucz, ćwicz swoje szare komórki i tak dalej. Dobrze. Wracamy do tematu. Kochani, o czym dzisiaj? O wpływie kosmosu oczywiście. E, jaki to? Co? Jaki wpływ może mieć kompost na, kom, kom, Kosmos, przepraszam. Chciałem powiedzieć kom, kompost, tak? No tak, zajmuję się ogrodem, więc coś tam mi w głowie Świta, że tak, mam kom, kompostownik. A więc jaki ma wpływ e, kosmos na nasze procesy życiowe? I tutaj, żeby się do tego odwołać, e, no to zajmę się po prostu fragmentem jednej z moich książek, czyli dzisiaj będzie cykl Tata cyta dzieciom. E, biomagnetyzm, pierwsza, pierwszy tom. Oczywiście tu są cztery książki poświęcone dziedzinom dotyczącym pól magnetycznych, terapeutycznych, to ogólnie szeroko pojętych. I zajmijmy się w takim razie y, tym właśnie cytatem. Posłuchajcie, już tu mam, udostępnij. I tylko chyba powiększę ekran. Momencik. Powiększenie jeszcze zrobimy większe. Żebyście wy widzieli. Łatwiej było czytać. Chyba będzie OK. Dobrze. A więc wpływ to jest fragment pierwszego tomu mojej książki Biomagnetyzm. Wpływ kosmosu na procesy życiowe, takie motto wcześniej. Wszechświat jest maszyną elektromagnetyczną, a człowieka możemy śmiało nazwać homo elektromagneticus, gdyż jest on faktycznie układem elektromagnetycznym. Nic więc dziwnego, że człowiek i wszechświat muszą na siebie oddziaływać. Czynią to na tym? Czynią to przy tym często w stopniu znacznie przekraczający możliwości naszego świadomego pojmowania, zdumiewające, że aż do najnowszych czasów tak mało zastanawiano się nad prawdziwymi mechanizmami tych oddziaływań. To jest fragment z książki Cykle Nieba profesor Gail Lyon-Pleifer i profesor Scott Hill, biofizycy z USA. Więc zastanówmy się, czy kosmos może mieć wpływ na nasze organizmy. A jeśli tak, to jaki? Zastanówmy się w takim razie, czy pole magnetyczne Saturna, tysiąc razy silniejsze od pola Ziemi, nie ma na nas wpływu, a magnetary. Niewielkie gwiazdy neutrowe, neutronowe 10 do 20 km średnicy o niewyobrażalnej wprost gęstości i polu magnetycznym nawet 100 miliardów silniejszym od ziemskiego. Gwiazdy takie niekiedy wybuchają, wyrzucając do przestrzeni kosmicznej promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie promieni rentgena i promieni gamma które dociera do powierzchni Ziemi, powodując zakłócenia np. łączności radiowej. Czy na nasze subtelne, w swej elektromagnetycznej naturze ciała, nie ma to żadnego wpływu? Oczywiście sygnały z kosmosu są zbyt słabe, abyśmy mogli odbierać je naszymi zmysłami. Co najwyżej obserwujemy przy pomocy wzroku światło gwiazd jako część spektrum elektromagnetycznego dodam przez światło, to jest fala elektromagnetyczna, tylko w paśmie od światła czerwonego do fioletu. pod podczerwieniu jest podczerwień, już dla nas niewidzialne, ale wyczuwalne jako ciepło, a nad fioletem jest nadfiolet zabójczy na przykład dla bakterii, czy też wirusów. Mimo subtelności tych sygnałów nasz organizm rejestruje je między innymi za pośrednictwem własnego biopola. Każdy elektromagnetyczny sygnał, czy to dźwięk, czy to światło widzialne, czy fale elektromagnetyczne poza obrębem widzialności, czy działanie sił elektrycznych lub grawitacyjnych jest odbierane między innymi przez skórę. Więc nie ulega już wątpliwości, że stany energetyczne kosmosu wywierają głęboki wpływ na strukturę, morfologię, fizjologię człowieka i nie tylko człowieka. Nie będziemy sięgać po granicy galaktyki albo jeszcze dalej. Wystarczy, jeśli sięgniemy po przykłady wpływu na organizmy naszej gwiazdy, Słońca i satelity Ziemi, Księżyca. Już na początku XX wieku wielu fizjologów wiązało dziwne stany ludzkich organizmów, pojawiające się zazwyczaj w okresie jednego do dwóch dni, z faktem występowania tzw. plam na Słońcu, spowodowanych burzami magnetycznymi obserwowano niewytłumaczalną apatię, stany lękowe, niezborność motoryczną, opóźniony czas reakcji, niemożność rozwiązywania prostych problemów wymagających szybkiego, logicznego myślenia. Dzisiaj już wiemy, że takie symptomy to typowy obraz e-syndromu, nadwrażliwości elektromagnetycznej. Electromagnetic syndrome, electromagnetic hypersensitivity – z angielskiego IHS, którego źródłem są zaburzenia aktywności elektromagnetycznej słońca. Przez wiele lat lekceważono to zjawisko. Dopiero problemy dotykające przedstawicieli niektórych szczególnie odpowiedzialnych zawodów, a w zasadzie skutki tych problemów chodzi o pilotów samolotów, kierowców, chirurgów zwróciły uwagę naukowców na zagadnienie. I tu cytat. Jest to wiedza powszechna dla osób, które potrzebują to wiedzieć. Chodzi o zmiany pola magnetycznego. W tym przypadku, wskutek zmian położenia biegunów to jest mój taki trend. Na przykład przepisy FAA, Federalnej Administracji Lotniczej, mówią, że kiedy bieguny przesuwają się poniżej 5 lub 8 stopni, tory lotnisk muszą mieć zmienioną numerację. By zgadzała się z magnetycznymi szczytami, które widzą piloci. Pierwsze lotnisko w Stanach Zjednoczonych, które dostosowało się do tego nakazu, to Minneapolis St. Paul, gdzie wydano około 85 tysięcy dolarów na zmianę numeracji szczytów torów startowych. Mówił to Greg Braden, autor e, e, wielu książek. Znana zresztą postać. Przy e, i dalej, z tekstu mojej książki. Przykładem szczególnym skutków takich problemów jest wyraźny wzrost wypadków lotniczych w czasie, kiedy w koronie Słońca dochodzi do eksplozji, a w ich wyniku do wysłania w przestrzeń ogromnej ilości naładowanych elektrycznie cząstek, które powodują zaburzenia elektromagnetyczne. Potwierdził to w 1985 roku Lancet. Największy periodyk medyczny publikując informacje o groźnym wpływie szybko zmiennych pól magnetycznych na organizm, które przy, pomocy, przy dużej mocy mogą powodować zaburzenia funkcjonowania ustroju nawet z bardzo dużych odległości. Na przykład ze Słońca oddalonego od Ziemi o około 150 milionów kilometrów. Burze magnetyczne na Słońcu wpływają również na wzmożoną migrację ludności. Wzrost zachorowań agresywnych całych społeczeństw oraz wzrost podatności na choroby. Dodam od siebie, mówi o tym historia, historia dżumy, która dziesiątko zdziesiątkowała ludzi w średniowiecznej Europie i to się wpływało. Dzisiaj już wiemy o tym, że wówczas były na słońcu potężne perturbacje, zniknęły te perturbacje, burze słoneczne, ustąpiła choroba. Profesor Maki Tahara z Toho University w Japonii. Twórca testów mierzących poziom albumin w serum krwi, wykazał na podstawie wieloletnich badań, że poziom ten ma ścisły związek z cyklem słonecznym. A reakcje wywoływane są nawet przez wschody i zakody słońca oraz jego zaćmienia. I tutaj odbiegnę troszeczkę od tematu. Niedawno. Ze znanym Was, Wami już, Andrzej Kmito rozmawialiśmy. Zresztą w prywatnych rozmowach rozmawiamy o Agnigotrze, paleniu specjalnego ognia, kiedy o wschodzie słońca. O wschodzie słońca, co się dzieje? Co się dzieje z ptakami, które mają aktywność, właśnie około wschodu słońca. Co się dzieje z rosą na trawie o wschodzie słońca, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że jeszcze na ten temat z Andrzejem jakąś audycję to sobie nagramy. Wracam do, do tematu. Wyniki prac zespołów badawczych w Soczi, Gruzja, wykazały, że podczas największej aktywności słońca wyraźnie zmniejsza się liczba, zmniejsza się liczba limfocytów we krwi. Czyli komórek odpornościowych. Skutkiem tego jest spadek odporności organizmu, co może być przyczyną zachwiania równowagi w ustroju, prowadzącego do nasilonego występowania chorób, a nawet epidemii w latach niespokojnego słońca. Mówiłem o tej dżumie. Także kardiolodzy francuscy ustalili na podstawie licznych danych silny związek między niespokojnym słońcem a zawałami. Okazało się, że najbardziej niebezpiecznymi dniami są dni z nasiloną radiacją słoneczną, wywołującą zakłócenia w atmosferze ziemskiej. Również nasz Towarzysz Kosmicznej Podróży Księżyc, nieważne czy to jest prawdziwy twór naturalny czy sztuczny, ale wywiera ogromny wpływ na całą przyrodę, w tym na nasze ludzkie organizmy i ich fizjologię w sposób przekraczający absolutnie nasze możliwości rozumienia. Przypuszczalnie to energia Księżyca już od tysiącleci przesyła na Ziemię elektromagnetyczne częstotliwości, sprawiające, że DNA zachowuje podwójną wstęgę, helisę. A chcę powiedzieć, że czytałem, to były bardzo poważne książki, że my, jako istoty ludzkie, powinniśmy mieć te helisy dwunasto-wstęgowe. W ogóle liczba 12 jest magiczną liczbą. E, może kiedyś zrobię na ten temat audycję. E, fragment też jednej z moich książek. W wielu kulturach księżyc symbolizuje kobiecość. Z jednej strony tajemniczą, mroczną, jak grecka bogini magii, czarów, hekate, z drugiej zaś pełną piękna, namiętności, zdolności do szalonej miłości, na wzór greckiej bogini Selene. Jednej z tytanit i uosobienia księżyca. Księżyc wyznacza również program naszego rozmnażania ogromnej ilości stworzeń, również ludzi, zapisując w kobietach i w mężczyznach cykl rozrodu. W starożytnym Babilonie wiedziano, że kobieta jest płodna tylko w pewnej fazie księżyca. Księżyc powstaje w ciemności, stopniowo osiąga pełnię. Potem stopniowo maleje i zanika na podobieństwo kobiecego jajeczkowania. Jajeczko pojawia się powoli, powoli dojrzewa, osiąga pełnię dojrzałości, gotowość do zapłodnienia i później zanika. Zwrócił na to uwagę czeski lekarz dr Eugen Jonas i opracował metodę nazwaną później Lunark lub metodą doktora Jonasa bardzo dokładnego wyznaczania dni płodnych kobiety oraz daty narodzin dziecka na podstawie pozycji faz księżyca. Metoda ta pozwala również na zaplanowanie płci dziecka. W czasie pełni księżyca wzrasta płodność kobiet. Przychodzi na świat około 20% więcej dzieci z powodu wzmożonej cyrkulacji krwi. Pełnia sprawia również, że hormony seksualne szaleją, wzmaga się pożądanie około 30%. Warto zauważyć, że tak zwany miesiąc synodyczny, czyli czas między kolejnymi nowiami księżyca trwający 29 dni plus 12 godzin, 44 minuty i 2,9 sekundy, odpowiada w przybliżeniu cyklowi miesięcznemu kobiety, 26 do 30 dni, średnio 28 dni. Okazuje się także, że dwa razy więcej kobiet zaczyna miesiączkować w czasie pełni niż w innym okresie. Księżyc ma również wpływ na nasze nastroje, zwłaszcza przedstawicielek płci pięknej. W okresie pełni są one często rozdrażnione, agresywne, podatne na migreny, łatwiej wybuchają łzami, ale też bardziej niezwykle zwykle tęsknią za czułością. Księżyc rządzi przepływami energii w naszych ciałach w taki sam sposób, w jaki kieruje przepływami oceanów i mórz. Skoro ma wpływ na wodę oceanów, to oddziałuje także na wodę zawartą w naszym organizmie. Przecież składamy się w około 80, 75, 80% z wody. Nasze mózgi, dodam, to jest praktycznie woda. Księżyc oddziałuje więc na krew i hormony w niej zawarte. W czasie poszczególnych faz księżyca nasilają się objawy różnych chorób, np. epilepsji, gruźlicy, astmy, migrel, bezsenności, niewydolności nerek czy dolegliwości psychofizycznych. Od fazy zależy też krzepliwość krwi. W czasie pełni jest najmniejsza i bardzo łatwo okrwotoki, które wówczas trudno zatamować, wzrasta również wrażliwość na ból i podatność na infekcje. Księżyc ma również olbrzymi wpływ na rozwój roślin. Coraz częściej wykorzystuje się w uprawie tzw. kalendarz biodynamiczny, uwzględniający fazy Księżyca. W jaki sposób to się dzieje? Czy tylko pod wpływem sił grawitacji Księżyca, a może pod wpływem oddziaływań promieni słonecznych, czyli fal elektromagnetycznych odbitych od jego powierzchni? I czy tylko te dwa ciała niebieskie? Księżyc i Słońce mają na nas wpływ, a inne naturalne obiekty kosmiczne? Czy ich promieniowanie energetyczne mogło mieć wpływ, na przykład, na seksualnych partnerów, ich nastrój i stan witalności, a także na jakość poczęcia? Czy można mówić o wpływie planet, gwiazd na organizm dziecka w momencie jego narodzin, a nawet jego potencjalne możliwości? W tym kontekście, kochani, stwierdzenie urodzony pod szczęśliwą gwiazdą nabiera wyjątkowo specyficznego znaczenia, prawda? Oczywiście, tu cytat z profesora Jerzego Prokopiuka to nie gwiazdy wpływają na losy człowieka, ale konfiguracje planetarne transformujące energetykę kosmosu. Przepraszam, to jest cytat z profesora Leszka Weresa. A więc, ale konfiguracje planetarne transformujące energetykę kosmosu, a może coś jeszcze innego, o czym wciąż mało wiemy. I tu cytat dopiero z profesora Jerzego Prokopiuka: To nie gwiazdy wyznaczają los człowieka i nie one sterują ludzkimi poczynaniami. Ich obecność uzmysławia nam jedynie to, że jesteśmy dziećmi wszechświata, podlegamy prawom przyrody, w tym również mało jeszcze zbadanym wpływom kosmosu. Na nasze ciała oddziały również inne ciała. Poprzez dotyk, poprzez słowa, poprzez obrazy. Nawet powie wiatru, szum morza ma na nas wpływ. Problemem jest tylko, łatwo powiedzieć, prawda, dostrzeżenie tych zasygnalizowanych nam sub, sub, subtelnych zdarzeń. I tutaj cytat z profesora Sedlaka. Przecież zmysły. Są tylko szczególnym przypadkiem odbioru przystosowanym do wąskiej skali informacyjnej. Organizm nie chciał świadomie odbierać całej gamy możliwości. Najlepiej to widać na zawężeniu recepcji światła między fioletem a czerwienią o czym ja już mówiłem wcześniej czy fali akustycznej między 16 a 20 tysiącami drgań na sekundę. A więc granica między infradźwiękami i ultradźwiękami. I w, i w tym paśmie 16-20 tysięcy herców to jest nasze pasmo słyszalności. To ode mnie. Reszta oddziaływań polowych jest zapewne odbierana poza zmysłowo i nieświadomie. To był wywiad Ewy Jandrzeja Niewiadom Niewiadowskich z profesorem Włodzimierzem Sedlakiem. A więc tak jak mówił właśnie profesor Sedlak, jesteśmy jednym wielkim. Niezwykle subtelnym receptorem zmysłowym dla odbioru wszelkiej informacji, przede wszystkim jednak elektromagnetycznej. Według teorii neotransmisji, według kanadyjskiej organizacji Badacze Rzeczy Nieznanych, próbującej wyjaśnić wszelkie prawa i zasady rządzące Ziemią, kosmosem, każdy z nas jest jednocześnie i nadajnikiem, i odbiornikiem energii posiadającym tak zwany transmiter, ośrodek energetyczny. Zastanawiam się, czyżby chodziło o duszę. Niekiedy dochodzić może do nieprzewidzianych zmian w transmitterze, czyli mamy tzw. zwaną chorą duszę, co staje się przyczyną chorób. Najpierw w podłożu psychicznym, duchowym, a później somatycznym, cielesnym lub pojawienia się nadzwyczajnych, paranormalnych umiejętności. I tu, kochani, dygresja. Światło gwiazd, typowe spektrum elektromagnetyczne, niesie zakodowane w nim informacje. Najbardziej proste to parametry tego światła. Natężenie, amplituda fal, częstotliwość, prędkość i tak dalej. Do tego dochodzą pewnie inne wielkości, może bardziej złożone i tajemnicze. Któż wie, jakie informacje są zakodowane w świetle gwiazd? Wszystkie te parametry tworzą charakterystyczne dla dużej planety pole świadomości elektromagnetycznej, transmitując energię pola w postaci ścieżek danych. Możliwe, że to niedorzeczność. Czy jednak nie widać, jak szybki postęp do, dokonuje się w technologii i technice każdego dnia? Przez na przykład ostatnie 50 lat w historii ludzkości, to jest niewyobrażalny wprost skok cywilizacyjny. Nie było takiego zjawiska w historii, przynajmniej znanej dla nas. Zauważamy już z pewnością, że coraz bardziej zmagają się nasze zdolności. Ma się wrażenie, że ewoluujemy w przyspieszonym tempie. Zwracamy również uwagę i na to, że na przykład małe dzieci, młodzież, świetnie radzą sobie z techniką, zwłaszcza elektroniczną. Nikt im nie czyta instrukcji o obsługi urządzenia, a one po prostu czują. A my przedwcześnie urodzeni, dinozaury, nie umiemy się często z tym pogodzić i pytamy dlaczego, a dlaczego nie. I tutaj słuchajcie, można byłoby zastanawiać się, co jest przyczyną tak gwałtownego przyspieszenia, ale już nie kontynuuje tego, zatrzymuje to zasadnicze rzeczy, więc pytanie jest, czy kosmos ma na nas wpływ, czy nie ma na nas wpływu? Począwszy od słońca Księżyca, podległe planety, to pod odległe przestrzenie. Kochani, oczywiste, że nie odpowiem na to pytanie, e, takie quasi filozoficzne. Myślę, zostawiam to wam. Myślę, że każdy z nas, każdy z was powinien zastanowić się na tym. A wiecie, o co tu chodzi? Chodzi o to, żeby, przynajmniej ja tak to czuję, ale myślę, że wielu z was też. Żeby po prostu wzbudzić w sobie podziw, podziw dla tego, kim my jesteśmy. Jak jesteśmy cudownie, wspaniale stworzeni. To co? To był przypadek, wylazła sobie jakaś tam bakteria z odmentów, wód, a może gdzieś tam się przekształcała jakaś tam proste związki. Um, aminokwasy jakieś i tak dalej. Pierwsze bakterie powstały, a później dalej, 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 dalej. I rybka wyszła z wody, a z tej rybki powstał człowiek i tak dalej. Naprawdę to tak. I za i wieczny spór między kreacjonistami. Fanatycy mówią, świat powstał w ciągu sześciu sześciu dni, a siódmego dnia Bóg odpoczywał. A co to znaczy dzień? Doba. Na Ziemi doba jest zupełnie inna, niż na przykład na Jowiszu. No więc jako, jaki kalendarz tutaj przyjąć stwarzania? I na drugim, na drugim skraju są ewolucjoniści, którzy mówią, nie to było wszystko ewolucja, czyli te aminokwasy, te bakterie pierwsze i tak dalej, a później były rybki, jakieś tam wyszły na ląd i powstał człowiek, homo erectus, i, czyli wyprostowany. Nie mylmy z erekcją, erekcja to też wyprostowanie. Homo sapiens, podobno sapiens. Oj, mam wielkie wątpliwości, czym jesteśmy, tacy sapiens. A w ogóle o tych sprawach to ja mówię w ogóle w jednej z moich audycji: wszystko to stworzył przypadek. Jak będziecie zainteresowani, to zajrzyjcie do tej audycji. Wszystko to stworzył przypadek. I tak to jest. Także zachwyćmy się sobą. Nie jesteśmy tu przypadkowo na tej Ziemi. Mamy coś do rozrobienia nie jesteśmy chodzącym, czyli poruszającym się, czasami myślącym kawałkiem przewodu pokarmowego, zbiorem mięsa, tkanek. Coś mamy do zrobienia. To nasze ciała to jest tylko pojazd kosmiczny, który się zużywa. A tu chodzi o to, żeby, jak, żeby tak nie zużył się tak szybko. I pytanie, dlaczego często u niektórych ludzi to się szybko zużywa? Dlaczego nawet małe ciałka zaczynają chorować? Jaka jest przy tego przyczyna? Co my robimy, jako my, ludzie? Że krzyczy się głośno, żeby było coraz więcej, dzietność spada i tak dalej. I co my robimy z tymi dziećmi, na przykład w pierwszej dobie życia? I kto im to robi wielką krzywdę? Że w wyniku tego chorują cukrzyca typu 1. ADHD, autyzm, w ogóle różnego rodzaju inne choroby, alergie, astmy i tak dalej. To jest przypadek? Celiakia? Więc dlatego mówię, zachwyćmy się sobą i tym, kto to zrobił, kto to stworzył, kto opracował tą technologię, nas. No ale to jest może inny temat. Kochani, jak zwykle, jeżeli ta audycja Wam się podobała, jeżeli wniosła do Waszego świata coś nowego, to proszę o subskrypcję, w stosunku do tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali mojego kanału. Dzięki temu będziecie mieli powiadomienia o nowych tematach. A tu myślę, że jest sporo, chociaż ten temat, chociaż ten kanał, no nie jest łatwy, tu treści nie są najłatwiejsze, więc pełen poliw naprawdę, że Wy to wytrzymujecie, niejednokrotnie godzinne czy ponadgodzinne audycje. Proszę też o lajki, o krótkie komentarze. Niech to będzie podniesiony kciuk w komentarzu czy jakiś uśmieszek. Czy dziękuję, czy coś innego. Wdzięczność, wdzięczność, wdzięczność za to. Ja jestem wdzięczny za to, że Wy jesteście. Jestem wdzięczny za to, że, że otrzymałem tę wiedzę. Jestem wdzięczny za to, że mogę się dzielić z Wami tą wiedzą. Gdyby Was nie było. To słuchajcie, byłbym jak partyzant wyciętego lasu, jak aktor ze spalonego teatru. No taka prawda, przed kim bym występował, z kim bym się dzielił. A w ogóle namawiam was do zajrzenia na dziś, na świeżą taką audycję yy, pana Jacka Sokala. Niesamowita postać, niesamowita. Zajrzyjcie do niego. WDW, wiedza dla wszystkich. I on tam mówił. Yy, Świeżynka o wdzięczności. Wdzięczność. Zajrzyjcie tam. Wszystkiego najlepszego. Bądźmy wdzięczni za wszystko. Papatki.